Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Turysto52 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, jak widzicie, mamy tutaj co nieco do roboty. Będziemy mieli tutaj rozróbę jedną wielką. Widzę, że część tych szkieletów bierze się akurat za mnie, niestety. Ale widzę, że tutaj sobie panowie poradzili z nimi. Czy ja włączyłam lokatorka? Nie włączyłam. Tam jeden strzelił samobuja. No i co? No i tutaj, moi drodzy, jest jak jest. Robimy F10 od razu, żeby nie było żadnego przypiksu ani nic takiego. Tam jest nasz mag, więc wypadałoby się nim jak najszybciej zająć. Bo zaraz tu będzie we mnie strzelał, z tego co widzę. Dobra, widzę, że... Tylko błagam, nie róbcie tego, co myślałam, że chcecie zrobić. Proszę was. Okej. Okay. Dobra, dzięki Bogu panowie tego nie zrobili, bo się troszeczkę bałam. Tu są znowu chrząszczyki. Czy to coś może znaczyć? Nie mam pojęcia. No i tutaj są też jakieś wrota, które musimy pootwierać, ewidentnie. Tu też są chrząszcze. Tam są pełzacze w ogóle. Patrzę, czy czegoś tu nie ma. Bądź co bądź, tutaj widziałam na pewno tą kolumnę. Więc to na pewno nam coś otworzyło. Jak najbardziej, otworzyło nam przejście. Pytanie tylko, co z tamtym drugim przejściem? Droga wolna. W porządku, prowadź, będziemy tuż za tobą. Okej, tylko tam są te pełzacze pozostawione. Tu są też rekruci nasi. Skręty z bagiennego ziela, roperi. Tu jest dalsze przejście. A co z tamtym przejściem? Czy ono też się otworzyło? No właśnie nie otworzyło. Ej, nie otworzyło się. Pytanie, bo ja tam jestem w stanie przejść, tylko... Czy wy na mnie zaczekacie, to po pierwsze? A po drugie, czy przemiana w chrząszcza tak zadziała, jak myślę? No, może być problem się przedostać. Chyba nie. Chociaż, jakbyśmy to zrobili przy samej ścianie, to jest szansa, że się uda. Nie. Dobra. Czyli na razie tam nie będziemy przechodzić. Zobaczymy za chwilę, jak nam to jeszcze pójdzie. Tu musi być coś, co na pewno nam by to przejście otworzyło. Ale tu jest za dużo chrząszczy. No ja mam wrażenie, że to ma być podpowiedź dla mnie. Ale niestety... Ale nie widzę możliwości, że tak powiem. No ale nie ukrywam, jest ich tu od cholery. Powiem tak, moi drodzy, zobaczymy, czy przypadkiem od tej strony nie będzie dało się tam na przykład wejść. O kurdele. Trochę tutaj ciemno. W sumie chuja też tu widać. Widzę, że tu mamy takich... strażników. U kurde, tu jakiś ten. Adren ma 1 HP, bądź co bądź, ale chyba sobie radzi jakoś. O nie. Sorki, bo znają, że cię nic nie widzicie. Mogę to schować. Dobra, zapraszam cię tutaj, bo widzę, że się zablokowałeś. Z tych kamiennych widzę, że nic nie ma za bardzo. Tutaj też mi nic nie wyleciało, żeby mnie miało zabić. A stąd już tak. Ale oni sobie na szczęście ładnie radzą, więc... To jest jakiś tam tylko, wiecie. Mogę z tego
Mogę nieumarłego orka przeszukać. Czy ja mam całą ekipę przy sobie? Tak. Jak najbardziej. Kurde, dziwne to jest, bo mamy niby latarnie, pochodnie. A tu jest ciemnica, nie jedna wielka. Dobra, zapraszam was tu dalej. Tutaj też nic nie było. Dobra, ten mi idzie wpierdzielić. Ładnie się tutaj panowie się biją. Przeszliście? Przeszliście. Tak, myślałam, że wyjdzie nam ork. Ale widzicie, no tutaj się wbija poziomy jeden za drugim. Tu jest coś na górze, ale... Wybaczcie za świnki morskie, ale się odpaliły akurat teraz. Dobra, tutaj, tu nic nie ma, ale możemy przejść w jedną i w drugą stronę. Możliwe, że tędy dojdziemy do tych pełzaczy na przykład. O cholera jasna. Ale jest to dosyć możliwe. Mamy księgę chyba. Mamy, ale ja tam na razie w takim razie nie chcę wchodzić. Bo mi też zależy na innych miejscach. Czy to jest to samo przejście? Tak, to jest to samo przejście. Pytanie, jak się dostać do tych pełzaczy? Ja wam powiem teraz tak, że musimy się cofnąć ewidentnie, bo... Kurde, no boję się, że nie pójdziemy tam. A może tu jest jakaś druga ta... Tu w ogóle mi się dopiero teraz pojawili ci rekruci. Mam całą ekipę w ogóle ze sobą? Mam. Kurde, no bo to musi być coś, co otwiera tą kratę w jakiś sposób. Pytanie co i gdzie? Tak patrzę... Chwila. ...po tych wszystkich miejscach. Co wy tam robicie, co? Adriano. Ha, no tam by to wyglądało tak, jakbyśmy mieli użyć... Wiecie czego, nie? Kurde, no nie wyjdę z tej świątyni bez wejścia tam. Te chrząszcze to jest na pewno jakaś podpowiedź. A mogę na przykład tego lampiona? Co się stanie, jak jeszcze raz klikniemy kolumnę? Przejście się zamknie. Okej. Dobra, no na pewno wiemy, że zamknięcie tamtego przejścia nie powoduje otwarcie tego, dlatego otworzymy je z powrotem. No i teraz tylko jest właśnie pytanie, jak do pełzaczy się dostać. A może był jakiś przełącznik po tej stronie, tutaj? Czy tutaj może nie, ale na przykład tu. Tu mogło coś być, ale widzę, że nie ma. Kurde, no. Może... Może tu jest coś do kliknięcia? Nie ma. Zależy mi bardzo, żeby tam wejść, a za bardzo moja postać nie chce. Chrząszcze mi tylko namierza, niestety. Ja tam nie widzę żadnej dziury dla nich, nie? Dobra, no jeszcze raz spróbujmy tej przemiany użyć, na przykład tu na zgięciu. To jest niemożliwe, musimy się jakoś przebagować, bo to nie miałoby sensu żadnego. Chyba, żeby się odczarować po... Kurde, no. Ja pierdzielę, no niemożliwe. Fuck my life, nie? Gdybyśmy tak sobie te pełzacze zaatakowali przez kratę i potem się tam cheatnęli na drugą stronę.
Widzę, że niestety, ale one... Po pierwsze se spacerują, a po drugie... No nie chcą mnie wszystkie zaatakować, to też jest problem. Okej, taki pełzacz jest na hita w ogóle. Znowu zabijałam chrząszcza przez przypadek. Noż kurde! Niemożliwe. Niemożliwe, tu się trzeba jakoś dostać. Będziemy randomowo klikać po ścianie. Co za... Ja pierdziu. Nie uwierzę w to, że tam się nie da wejść. No nie uwierzę. No powiem wam tak, niestety, ale zrobimy to w ten sposób. Ja tu wejdę zobaczyć, co tu się dzieje w ogóle. Powinnam od razu, wiecie, wyjąć w ogóle łuk. To jest wojownik, więc on mi trochę przysporzy kłopotu. Podejrzewam, że tutaj się można dostać przemianą w chrząszcza po prostu, ale mi ta moja przemiana działać nie chciała. Dobra, widzę, że oni też się tu próbują dostać. Tu mieliśmy właśnie przemianę w chrząszcza, żeby pewnie wrócić. A tu jest przejście. Dobra, zaraz najwyżej, jak ich nie znajdę, to będziemy próbowali... tą metodą tamtą. Widzę, że Magus się gdzieś zapodział. To zaraz, to gdzie był ten ork? Tu było przejście gdzieś. Magusa nie mam. A może w tym miejscu, gdzie była ta książka właśnie? Dobre pytanie, gdzie był ten posąg tego orka w sumie? Zgubiłam też Corteza, widzę, po drodze. Dobra, no panowie się znajdą na pewno. Jak nie, to będziemy kombinować. Dobra. Tu się widzę, że nic nie dzieje kompletnie. Są grobowce, ale one są puste. Nie wiem też, gdzie był ten posąg, tak naprawdę. Ale dziwnie. Są grobowce, ale ja ich nie mogę otwierać za bardzo. Nawet nic w nich nie ma, więc... O, wrócił do mnie jeden z moich ziomów. No i co, i mamy... przeciwników i księgę. Róbcie, panowie, robotę. Halo. Magusa gdzieś straciłam. A, widzę, że oni to akurat się dopiero aktywowali. A ta książka, widzę, że lata. Ciekawie. Hmm.
Dobra. Zróbmy zapis i wczytajmy grę, to może też mi się Magus pojawi tutaj. Niestety się nie pojawił, czyli gdzieś się zapodział, ale powinien się w odpowiednim momencie znaleźć. No i co? I trzeba by tą książkę złapać, nie? Księga Przebudzenia. Co mi się stało nagle? Dobre pytanie. Gdzie jestem? Co to za miejsce? Karador, jesteś tu? Nadal reagujesz na bodźce. Masz więcej szczęścia niż rozumu. Jesteś w podziemiach klasztoru, jeśli ci to uspokoi. Co się stało? Jak tu trafiłem? Podobno zignorowałeś wszystkie ostrzeżenia i po prostu podniosłeś księgę w świątyni na bagnie. Dwóch doświadczonych magów, obu z nich wielokrotnie powtarzało, jak niebezpieczna jest ta książka, jak widać nadal nie dało ci to do myślenia. Ja chciałem tylko... Nawet nie zaczynaj, nie chcę słyszeć żadnych wyjaśnień ani wymówek. Energia pozostała w artefakcie tak zawładnęła twoim umysłem, że przestałeś mieć nad nim kontrolę. Magusowi udało się przetransferować twoją duszę, aby nie zanieczyszczała twojego ciała, które ledwo się trzymało. Następnie przeteleportowałeś się tutaj wraz z tym, co z ciebie zostało. Adrian również musiał skorzystać z mocy książki, aby przenieść resztę waszej egzystencji na zewnątrz. Za to ja w międzyczasie zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby jak najszybciej pozbierać cię do kupy. Zanim twój umysł uległ dezintegracji, a ciało pozostało jedynie pustą skorupą. Nie oczekuję, że zrozumiesz, co musieliśmy ci zrobić. Niby co? Nie do wiary, twoja bezmyślność w świątyni zabrała jeszcze większe żniwa niż początkowo mi się wydawało. Pokażą to najbliższe tygodnie. Co pokażą? To, czym się stałeś lub co z ciebie zostało. Część ciebie zginęła bezpowrotnie. To pierwszy raz, gdy za nie mówiłeś. Zdajesz sobie sprawę z tego, co ci się stało? To jest... będę czuł, że czegoś we mnie brakuje? Ty prawdopodobnie nie, ale twoje otoczenie może to odczuć. I ja potrzebuję czasu. Jak najbardziej, prawdopodobnie nie będziesz w stanie zasnąć, ale postaraj się to przemyśleć i się z tym pogodzić. Jeśli będziemy mieć jakieś pytania, śmiało pytaj mnie lub Magusa. Ale zapamiętaj, życie się nie zatrzymuje, a my jesteśmy pośród tego pędu. Jeszcze wiele przed tobą. Rozdział trzeci. Natarcie. Wydajesz się być zamyślony, Karadorze. Doprawdy, tak często mi się to zdarza, gdy myślę o tym wszystkim. Co masz na myśli? Cóż, będę szczery, moja pozycja jako głowa Akademii zawsze była nie do zniesienia, nawet wewnątrz murów. Rzecz jasna, oficjalnie to miejsce jest neutralne w konflikcie na wyspie i takim powinno pozostać. Ale Albrecht i Wulfgar ciągle zwiększają presję? Dokładnie tak, polityka to trudna sprawa, dlatego zazwyczaj staram się tego wszystkiego unikać. Oczywiście nie budzi to wśród nich zaufania. Sam nie wiem, czuję coraz większą izolację i niemal przerażającą bezradność. Nie mam pojęcia, co dalej, czy muszę coś zmienić, ani jaką rolę objąć. Nie jestem ani mężem stanu, ani dyplomatą, ani... Właściwie jestem tylko osobą, której umiejętności mają znaczenie, a nie sama osoba. W przeciwieństwie do ciebie, prawda? Nie dołączyłeś do swojej gildii z przekonania, tylko w ramach dążenia do celu. Próbowałeś przyciągnąć uwagę możnych, aby odzyskać swoją dawną pozycję. Zostałeś poinformowany, że król wysłał posła? Wiem wiele, ale to była trochę logiczna konsekwencja twoich działań. Podniosłeś księgę w świątyni i została rozdarta. Magus naprawił większość uszkodzeń. Musiałem ułożyć strony w odpowiedniej kolejności. Fakt, że są one otwarte i czytelne, jest niezaprzeczalny. Zaczynasz mówić jak Magus. Wszyscy jesteśmy książkami z tysiącami stron. Każda zawiera wspomnienia, których nie można już zmienić. Suma wszystkich wspomnień daje naszą... tożsamość. Co by się z tobą stało, gdybyśmy nie interweniowali? W końcu czytam z ciebie jak otwartej księgi. Ile dokładnie się dowiedziałeś? Czy powinienem wiedzieć coś, czego wolę nie wiedzieć? Tylko przelotne informacje, ale wystarczające, aby wiedzieć, co cię napędza i w jakim celu tu jesteś.
Poczekaj chwilę, wiesz o mnie, o moim zadaniu? Zaczynasz mnie przerażać. Ciekawe, książkę pomyśl to samo. Książę. Jaki będzie kolejny krok po ekspedycji? Teraz wszyscy wycofamy się z bagna. Znaleźliśmy to, czego szukaliśmy. Chociaż nadal nie mamy jej w swoich rękach. Księgi tu nie ma? Dlaczego? Cóż, podczas gdy Magus był zajęty ratowaniem cię ze świątyni, musiałem zadecydować z Adrianem i resztą magów, jak najlepiej przetransportować tę księgę do Akademii. Dlaczego? Czy ktoś nie może je po prostu zabrać i przynieść do klasztoru? Niczego się nie nauczyłeś, na własnej skórze przekonałeś się, że ta książka jest niebezpieczna. Nikt nie może być niepotrzebnie wystawiony na działanie jej magii. Także nie może ona wpaść w niepowołane ręce. Tak więc grupa nowicjuszy i rekrutów miała za zadanie dostarczyć ją tu, jednak nie przez kryształową jaskinię, aby uniknąć nieszczęść z nią związanych. Ale przecież nie ma innego wyjścia. Tam, gdzie jest wola, jest sposób. Czy ten wysiłek nie jest lekko przesadzony? Sądząc po twoim stanie? Nie. Więc co dalej? Właściwie to chcę dostać się do księcia, a ty najbardziej chciałbyś zająć się tą książką, co nie? Szybko podsumowałeś najważniejsze informacje. Pozwól mi się zastanowić. Szczerze mówiąc, byłbym wdzięczny, gdyby ktoś w moim imieniu poprowadził rozmowy z wpływowymi ludźmi wyspy i królestwa. Kogoś, kto cieszy się większym taktem i akceptacją w społeczeństwie. Wiem, co da się zrobić. Aby to jednak zrobić, musiałbym najpierw ponownie porozmawiać z księciem i odzyskać mój dawny tytuł. Myślisz, że książę ci uwierzy i zaakceptuje prośbę? Pamiętaj, że w razie wątpliwości możesz powołać się tylko do mnie lub Magusa. Mam nadzieję, że najpierw muszę się z nim zobaczyć. Powinno udać się bez większych trudności. Naprawdę, tak po prostu, żadnego ale i żadnych przygód na drugim końcu świata? Czy tego pragniesz? Takie przedsięwzięcie nadaje się do poznania siebie i świata. Zwłaszcza w twojej sytuacji. Nie, na pewno nie. Mam zdecydowanie dość po przygodach na bagnie. Cóż, czasami zamiast podróży po całym świecie wystarczy dobry spacer. Jak wiesz, księga ma zostać dostarczona tutaj z bagien. To tej powietrzne akrobacje nadal je pamiętam. Nazywaj to, jak uważasz za stosowne. Chodzi raczej o to, że poświęciliśmy więcej swojego czasu, niż powinniśmy. Kazałem Martinusowi szukać tej grupy, jednak nie otrzymałem od niego żadnej odpowiedzi. To bardzo ważne, żebyś ją znalazł i natychmiast wrócił z książką. Zrobiłeś dla mnie więcej niż ktokolwiek inny. Znajdę ją i to zakończę. Czy masz pojęcie, gdzie mogą być? Oczywiście, że nie. W przeciwnym razie już bym się tym zajął. Cóż, nie mogli zniknąć, ruszam w drogę. Znalazłem artefakt w świątyni na bagnie. Trzymaj. To niezwykłe. Czy byłeś w stanie wykorzystać go do czegokolwiek? Tak, otworzył nam drogę do księgi, a następnie pozostaliśmy zaatakowani przez potwory. W porządku, przeprowadzę parę badań. Może jutro dowiem się czegoś więcej. Jutro, tak? Dobra, no to... W takim razie pójdziemy chyba w Kimę, nie? Tylko tą pochodnię może bym schowała. Nie potrzebujemy jej tu. Chociaż jest dosyć ciemnawo. Patrzcie tylko, wciąż żyjesz. To samo mógłbym powiedzieć o tobie. Naprawdę się tam wykazałeś. Z ciekawości, jak wpadłeś na tak głupi pomysł, aby po prostu podnieść taki artefakt? Co to ma być? Kolejne umoralnianie? Jeśli tak, to obejdę się bez tego. Nie, po prostu podkreślam, że Magus nie zawsze będzie w stanie wyciągnąć cię z każdego gówna. Nie rób ze mnie idioty. To przestań się tak zachowywać. Dziękuję za tę bezużyteczną wskazówkę. Coś jeszcze? Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał znowu pocałować kogoś w dupę jako ambasador, powściągnij swoje słowa. W przeciwnym razie będziesz leżał pod ziemią jeszcze tego księżyca. No to teraz już wszyscy wiedzą, że byśmy ambasadorem, tak? A Magus to widzę, że się chyba fochnął na mnie. Na amen. Te cholerne szczury, cóż, nieważne, przychodzisz w samą porę. Co? Jestem w trakcie testowania nowego zaklęcia, które znalazłem w starych bibliotecznych zapiskach. Według opisu autora powinno to być przemiana w starożytnego smoka. Interesujące, ale brzmi tak też niebezpiecznie. Takie właśnie jest. Ponieważ sam nie mogłem w to uwierzyć, gdy pierwszy raz to ujrzałem, zagłębiłem się w ten temat i znalazłem ekscytujące informacje, które znajdują się w tych starożytnych pismach od wieków.
Jeśli opisy są dokładne, przemiana w smoka może okazać się potężną bronią. Taką, która może przydać ci się podczas swoich przygód. Muszę cię jednak ostrzec. Jeśli twoja magiczna moc okaże się niewystarczająca, możesz zostać przekształcony w kalekie monstrum. Co więcej, wedle świętych pism, nieostrożny użytkownik może wykorzystać całą swoją magię w ciągu kilku sekund i nie być w stanie efektywnie korzystać z transformacji. Kradzież zwoju będzie trudna. Mogę ci jakoś pomóc? Chcesz, abym znowu przetestował zaklęcie transformacji? Nie, chociaż właściwie to wiesz. Więc jestem królikiem doświadczalnym. Nie martw się, jesteśmy w bezpiecznym środowisku. Nikt cię tu nie zaatakuje. Jestem zainteresowany. Co mam zrobić? Problem w tym, że nie napisałem jeszcze zwoju. Czy możesz mi pomóc zdobyć składniki? Nie ma innego sposobu. Jeśli nie potrafisz ich wyczarować, to nie. Może konserwatio to potrafi? Nie szydź sobie. Konserwatio jest potężny, ale nawet on nie jest wszechmogący. Od czego powinienem zacząć? Oprócz 3 smoczych korzeni, języka ognistego jaszczura i 12 ognistych korzeni do przygotowania zaklęcia potrzebna jest również niezwykła, rzadka smocza dusza. Że co? Smocza dusza? Nigdy o niej nie słyszałem. Ani ja, dopóki nie przeczytałem o niej w świętych pismach. Mówi się, że rośliny te absorbują eteryczną magię smoków, co czyni je tak cennymi. Niestety nie mamy żadnych szkiców tej rośliny, dlatego nie została ona jeszcze skategoryzowana przez Akademię. Jak mam znaleźć roślinę, której nigdy nie widziałem i nie wiem jak wygląda? Na szczęście znalazłem zwięzły opis. Mówi się, że smocza dusza wygląda jak głowa smoka. Cóż, moja mama czytała mi kiedyś książki o smokach. Powinienem więc wiedzieć, jak wygląda smok. Zawsze jakaś wskazówka. Gdzie mogę znaleźć smoczą duszę? To najtrudniejsza część. Według legend z innych tradycji, smoki przebywają głównie w swoich jaskiniach lęgowych. Jednak niektóre bronią starożytnych ruin, w których gromadzą swoje skarby, które przypominają im o dawnych, chwalebnych bitwach. Nie mogę powiedzieć ci o tym niczego więcej. Obawiam się, że będziesz musiał przeszukać całą wyspę. Tak przy okazji, mam na sprzedaż jeden smoczy korzeń. Gdzie mogę znaleźć język ognistego jaszczura? Możesz poszukać u kupców, albo nauczyć się od jakiegoś myśliwego, jak pozyskać trofea. A smocze korzenie? Rosną praktycznie wszędzie, musisz tylko uważnie się rozglądać. Dobra, a co masz do zaoferowania? No masz ten smoczy korzeń. Teleportacja na farmę Karla. Wezmę sobie jedną. Albo wezmę sobie wszystkie, mogą się przydać. Dobra, no to widzę, że to by było na tyle. Rzeczy potrzebnych to ja na pewno nie mam ze sobą. Kroniki Asun 6. No dobra. Trochę ciekawostek fabularnych. Tu jest jakieś biurko. Kolejny regał na książki. Kroniki Asun 7. Tu jest Jorge. Nie gadałam z nim nigdy wcześniej. Łowy i zwierzyna. Coś o krwiopijcach. I tutaj nic. Witamy. Co sprowadza cię do naszej bogato zaopatrzonej biblioteki? Tak w ogóle jestem, Jorge. Szukam wiedzy i cennych książek. Po prostu rozejrzyj się tutaj. Jeśli czegoś nie znajdziesz, po prostu zapytaj. Opowiedz mi o bibliotece. Dzięki swojej bibliotece klasztor przez długi czas był nie tylko religijnym, ale także naukowym centrum Asun. Ale nasza biblioteka została odbudowana dopiero 10 lat temu po pożarze. Na szczęście udało nam się wtedy uratować większość książek. Pożar sprawił, że zorganizowaliśmy warsztat pisarski, aby zabezpieczyć nasze książki. Na dzień dzisiejszy prawie odzyskaliśmy dawną świetność biblioteki. Jak doszło do pożaru? Nadal nie wiemy. Znaleźliśmy tylko ciało jednego z naszych mnichów. Nie wiemy, co sprawiło, że tam został. Czy to było podpalenie? Myśleliśmy o tym od dawna, ale jedyną możliwością jest to, że Beliar go opętał. Ale nie potrafię sobie wyobrazić, z jakiego powodu miałby to zrobić. Szukam książki. Spójrzmy, jakiej? Żadnej. Okej, dobra. Czyli możemy jakąś książkę u niego też znaleźć. Dobra rzecz.
Aha, tu jest karador, dobra, a tutaj wychodzimy, rozumiem. Dobra, tych rzeczy może brać nie będę. Strażnik opactwa. Wydaje mi się, czy się rośliny porespiły tutaj. Bardzo możliwe, wiecie? Wow, zapomniałam, że mamy akrobatykę przecież. I teraz możemy tak skakać. Ale tak, zrespiła się na przykład rzepa. I nie tylko. Czyli w sumie ta głowa smoka może być teraz wszędzie, co? Izorn. Będzie ryzykowna kradzież. 40. Ja was mogę na nowo okradać, czy... Nie, po prostu... Okej. Dobra, no prześpimy się do rana, bo chodzi o ten artefakt Odium. To ja to napis... Okej. Magus zmusza umysły do wierzenia w jego iluzje i oszustwa. Muszę nauczyć się wymuszać prawdę. Już zbyt wiele razy zostałem oszukany. Czy kiedy wszyscy akceptują kłamstwo, staje się ono rzeczywistością? Przez całe życie przeważnie stawiałem cele innych nad swoimi. Zawsze miałem działać dla dobra króla i ludu Lelwanii. Nadszedł czas, aby żyć własnym życiem dla siebie, tylko dla siebie. Ci, którzy nie żądają niczego od życia, w końcu odejdą z pustymi rękami, a ja odzyskam swój tytuł za wszelką cenę. Które postacie będą jeszcze przydatne, okaże się w przyszłości. To ja to napisałem, dobór słów pasuje, ale wydaje się dość rozsypany. Nie mam pojęcia co ani kto za tym stoi, ale podejrzenie jest jedno: magus. No dobra. Dobra, idziemy do Karadora, tak czy siak. Jest w ogóle ranek? Tak. Idziemy do Karadora, bo w sumie potrzebujemy się dowiedzieć coś więcej na temat tego orkowego artefaktu. No i pytanie, czy mogę też z Magusem o tym pogadać? Nie mogę. A z Adrianem? Też nie. Może Karador mi coś powie więcej na ten temat? Schon etwas Jakieś Neues wieści na wegen temat dem Artefakt? artefaktu? Nein, Nie, wróć komm später. później. Moje badania jeszcze się nie zakończyły. No jak nie? No gościu. Kurde, no. To ja jeszcze muszę wrócić z powrotem i się kimnąć. Jeszcze jeden dzień. Przydałoby się ruszyć kwestię tego artefaktu bez tego, nie? Dobra, żeby teraz stąd też wyjść jakoś normalnie. Okej. Idziemy się jeszcze raz kimnąć do kolejnego dnia. Ciekawi mnie, czy w klasztorze ktoś jeszcze będzie miał jakieś zadania dla mnie. W sumie można by było z ludźmi sobie zagadać, nie? Kurde, no tu się rośliny porespiły i teraz będą mnie rozpraszać. Psst, Hey, hej. du. Ja? No. Bei Na Adanos. Adanosa, Ich potrzebuję warte twojej auf dich. pomocy. Cóż, Ja, jeśli wenn to w Sie imię haben, was Adanosa. haben. Świetnie, Aber ich proszę, akzeptiere dich. porozmawiajmy w mojej chacie. Ich will dich Proszę, halt podążaj einmal za ein. mną. A Alastor jeszcze nie okradnięty? Danke, dass du dir die Zeit Dzięki, że nimmst. znalazłeś dla mnie trochę Was ist czasu. Co los? się dzieje? Meine Brüder Moi dürfen bracia von nie mogą dieser dowiedzieć się o Sache tej nichts katastrofie. erfahren. Die Geschichte von dem Sprawa z Fels ist roślinami dopiero gerade co ucichła. verfallen. Jeśli dowiedzą się o tym, Aber to wenn będę Sie miał poważne davon erfahren, problemy. willst du mich Możesz mnie aufklären? oświecić? Natürlich, Oczywiście, Entschuldigung. przepraszam, wolisz Willst wersję du sie krótszą czy kurz? dłuższą? Die Poproszę dłuższą. Ausführung. Erinnerst du dich, Pamiętasz, dass że mein ogród Bruder bei seinem klasztorny bardzo Aufenthalt sehr ucierpiał z unter powodu Wasser mikstury, gekrankt którą wird, ten bezużyteczny wegen nowicjusz dieser dostarczył Mikroorganizmen naszemu in den Gewächshäusern? ogrodnikowi? Und nun glauben Sie, Wierząc, dass że Ihr jest to Bruder właściwy diese środek, Kraft auf seinem Labor który usprawnia entdeckt, wzrost roślin, gab es wziął ją weiter. z mojego Es schien, laboratorium. als hätte sich niemand Wygląda gefragt, na to, że welchen nikt nie Trank den zastanawiał Pflanzen się, jaką miksturę verabreicht podał hat, roślinom wofern i er do diese czego była eigentlich bestimmt przeznaczona. war. Der Trank, den er den Eliksir, Pflanzen który podał verabreichte, roślinom, war był für ein przeznaczony anderes do Projekt innego projektu, bestimmt. nad którym pracowałem bez wiedzy reszty. Ergebnis: Der Trank sollte ein Mikstura miała Pflanzen sein wpływać na zweiter umysł, Natur. Da, uspokajając, a nawet der Wirkung oswajając kam. twory Beliara. Ich habe einen Schatten gemacht, Zauważyłem aber weiter abseits cieniostwora von i dem Tal wyznaczyłem dessen go na entdeckt, obiekt was als testowy. Test gestand. Leider
Niestety z powodu tego głupca dałem mu eliksir przeznaczony dla roślin, a to miało poważne konsekwencje. Niestety tak, dzięki mistrzowi Castorowi mikstura jest silniejsza niż kiedykolwiek i czerpie moc czerwonych kryształów. Kiedy po tygodniu ponownie odwiedziłem bestię, podążałem za śladami do jaskini z czerwonymi kryształami. Obawiam się, że bestia żywi się tymi kryształami, kiedy to tylko możliwe i nie tylko ogromnie się rozrasta, ale także zmutowała wewnętrznie. Więc mój projekt nie tylko przyniósł efekt przeciwny do zamierzonego, jeśli ktoś wkrótce czegoś nie zrobił, możemy mieć tu wielki kłopot i to dosłownie. Więc chcesz, żebym zmierzył się z jeszcze potężniejszym cieniostworem i ryzykował swoim życiem? I tylko po to, by nikt nie dowiedział się o twoim nieudanym projekcie, na który nie dostałbyś zgody? Nie określiłbym tak tego, ale tak w zasadzie tak to wygląda. Co będę z tego miał? Oczywiście otrzymasz moją wdzięczność i łaskę Adanosa. Jeśli umrę, na niewiele mi się to przyda, bogowie nie mają już władzy nad nami, ludźmi, odkąd zostali wygnani. Dam ci dwie podobne mikstury w osłabionej formie, abyś mógł bezpiecznie z nich korzystać w swoich podróżach. I oczywiście Roperi. No dobra. Prawda, przynieś mi jakiś dowód na wykonanie zadania, a cię wynagrodzę. To ruszam w drogę. Dlaczego zawsze muszę sprzątać po innych? Więc to nie wiem, ale gościa możemy już chyba okraść. A pokaż mi towary, co ty masz? Masz mikstury, masz teleportację. Gdzie jest Castor? Dlaczego chcesz to wiedzieć? Bo mogłem mu w poprzednich badaniach nad kryształami. Więc? Z tego co wiem, Castor już szuka kogoś, kto znajdzie dla niego jakąś jaskinię z kryształami. Wspominał coś o pomocnej dłoni. Powiedział mi, że chce się rozejrzeć na południe od Asun. Chciał najpierw zapytać o kryształy w kopalni złota. Gdybym był tobą, zacząłbym od tego. Okej. Dobra, czyli to tyle od ciebie. Zobaczmy, Marus, coś możemy z tobą? Nic nie możemy. Arguna też mogę okraść? Kurde, to jest jeszcze tyle ludzi do okradania. 91 z ręki mamy. A Tim, coś możemy z tobą? Nic. Parahor też jest, ale on ma diabelsko trudną. Ty, możemy. Bryłę lodu mu ukradłam. Kurde, nieźle. W sumie 91 zręczności to nie jest w kit. Dmuchał, nie? To jest już dosyć dużo. Dobra, zobaczmy. Tu jest Herbert. No pokaż mi, co ty masz. Masz smoczy korzeń. No dobra. Pytanie, czy ktoś jeszcze tu ma jakiegoś questa dla mnie? Może Alastor? A, o Castora się możemy spytać. 90, ja mam 91, nie? Esencja ducha. O kurde, dobra, dawaj to. 30 to już jest taka fajna liczba dosyć. Fius, masz jakąś robotę dla mnie może? Nie, dobra. No to w takim razie wracamy zapytać Caradora, czy już co nie coś wie. Możliwe, że wie. A jak nie, no to trudno. To się wstrzymamy jeszcze z tym. O, możemy mu powiedzieć. Jakieś wieści? Cóż, nie do końca, bo nie mogłem znaleźć niczego o takim artefakcie w naszych aktach bibliotecznych. Niemniej jednak jestem pewien, że to pradawna magia teleportacji. Zrobiłem kilka krótkich eksperymentów z tym artefaktem, na zmianę naciskając boki artefaktu. Kiedy robiłem to w bibliotece, nic się nie stało. Ale gdy tylko opuściłem klasztor z naciśniętej strony, wybuchnęła jasna poświata, wciągając magię dookoła. W napięciu szedłem dalej ścieżką do jeziora, naciskając tę samą stronę, po czym natychmiast zostałem teleportowany przed wejściem do klasztoru.
Jak to działa? Podobno można ją aktywować tylko w specjalnych miejscach. Następnie przechowuje pozycję w artefakcie. Jeśli ponownie naciśniesz przycisk, zostaniesz teleportowany do zapisanej lokacji. W oparciu o liczbę ścian kostki powinno być co najmniej 6 takich miejsc, na które artefakt reaguje. Czy więc powinienem je odwiedzić i zapisać lokalizację? Byłoby to jak najbardziej wskazane. Ta magia może zaoszczędzić ci wiele czasu. No świetnie, na tak wielkiej wyspie od tego biegania można dostać zakwasów. Dobra, nie będziemy Atanora wrabiać. Czyli rozumiem, że jak wezmę ten artefakt, to możemy się tepnąć przed wejściem do klasztoru. Zobaczmy. Anuluj. Okej, czyli nie możemy. Na razie przynajmniej. Chyba, że my musimy też to sobie ręcznie aktywować. Zaraz zobaczymy, czy jak podejdę, to mi się pokaże klasztor. Dobra, nie tędy. Kurde, wychodzenie stąd czasami jest trudne. Zobaczmy, czy mi się aktywuje teleport, jak wyjdziemy zza klasztor. Czyli co, w klasztorze to by były chyba wszystkie zadania, bo zapytałam się już wszystkich, kogo mogłam. I nikt mi więcej kłościka nie dał. O, proszę bardzo, orkowy artefakt. Mamy wpis w dzienniku. Znalazłem punkt teleportacyjny prowadzący do klasztoru. Kostka zaabsorbowała jego moc, więc od teraz mogę się tam teleportować. Pięknie. No to co, no to w takim razie idziemy na przechadzkę jeszcze. Myślę, że dowolnego obozu możemy zawitać, zerknąć, co tam się dzieje ciekawego. Dorodny topielec, widać też, że się bestie zrespiły. Łuk plus jeden. No dobra. Mamy też 20 punktów nauki. Zastanawiam się, na co to wydać. Chyba możemy już się bawić w przeskakiwanie progu, jeżeli chodzi o łuk, nie? Tam na dole się coś zalęgło. Czyli tak naprawdę musimy kolejny raz chodzić po lesie i wybijać przeciwników. No. Dokładnie, bo tu się przeciwnicy urodziły. Urodzili się przeciwnicy plus zostały nowe rośliny. Pytanie, czy tutaj też będziemy mieli punkt teleportacyjny do kamieniołomu? Nie, przy kamieniołomie akurat nie mamy. No to co? No to myślę, że spróbujemy zejść tam na dół za chwilę. Fajnie, że mamy nowych przeciwników. Bo to już się robiło nudne, że wiecie, że nie mamy. A teraz możemy sobie na nowo wybijać. Trafię tamtego? Trochę jest za daleko jednak. Miło, naprawdę. Ciekawe jak z dzikiem. Na hita dzik, ładnie. Bardzo ładnie. Cieniostwór. Cieniostwora akurat z łuku, to też nam to ładnie pójdzie. Trochę niestety się zrobiło brzydko na dworze. A, i tak byśmy go musieli pokonać. Bo... musimy tam na dół zejść, nie? Bo tutaj była ta jaskinia z czerwonymi tymi kryształami. To aż ciekawe, że się młody topielec zrespił.
Dobra, aż tak dobrego cela to nie mam. Kurde, no i teraz się cykam. Zobaczymy, czy w ogóle jestem w stanie to coś pokonać, nie? Zmutowany cieniostwór. Jestem w stanie, ale będziemy mieli ciężko, bo on pewnie jak mi zawali, no trochę mnie bije. Trzeba by było mieć na pewno full HP tutaj, żeby coś zrobić. No i w sumie może być trudno za chwilę. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Setkę sobie wypijemy od razu. Dobra, się na mnie rzucił. Niestety, ale on też bije bardzo mocno i bardzo mocno bije. Przydałyby się lepsze obrażenia, lepszy łuk. Z broni to ja go na pewno nie wyklepię. Więc jak już, no to tylko ten łuk nam wchodzi tutaj w grę. Tylko trzeba by było trafić z każdej strzały. Chociaż mamy też mocniejsze strzały. Pewnie. I chyba możemy je założyć. Błagam, niech nie wywali gry. Proszę, bo się zacięło wczytywanie. Niedobrze. No ale napiję się w międzyczasie herbaty. Ale boję się, że się nie wczyta. Jak się nie wczyta, no to zakończymy w tym miejscu. I tyle. No, chyba tak będziemy musieli zrobić. Ale jeszcze chwilę poczekamy. Dobra, moi drodzy, bo widzę, że się nie wczytuję. W takim razie już Wam dziękuję serdecznie za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Uważam, że dużo zrobiliśmy, bo jednak zmieniliśmy rozdział fabularny. Tym cieniostworem się po prostu zajmiemy na początku przyszłego odcinka, albo troszeczkę się wstrzymam z tym i spróbujemy sobie kupić lepszy łuk na większą liczbę zręczności. Ale zobaczymy jeszcze, poszukamy, może coś fajnego będzie. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam Was na Discorda, link macie w opisie pod filmem, a ode mnie to już wszystko. Trzymajcie się i cześć!